Dzień dobry, w salonie marszałek województwa świętokrzyskiego, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, kandydat tej partii na prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego chce pan debatować z Andrzejem Dudą? Myślę, że to jest całkiem naturalne, żeby kandydaci dali się poznać, dali poznać Polakom. To dlaczego chce pan, żeby akurat Andrzeja Dudę poznali? Wydaje mi się, że dzisiaj potrzeba takiej... I zwracam uwagę na swoisty taki bardzo interesujący z punktu widzenia socjologicznego pojedynek czy rywalizację wśród kandydatów młodego pokolenia. Bo mamy świadomość, że dzisiaj po pojawieniu się Magdy Ogórek, Andrzeja Dudy, Adama Jarubasa, przepraszam za tę trzecią formelę, korzystam z niej jeszcze, żeby podnosić rozpoznawalność. Ale myślę, że to jest dobre, żeby kandydaci pokazali właśnie, co mają do zaproponowania Polakom, jak widzą rozwiązanie najważniejszych ich problemów. Będąc w Krakowie, nie ukrywam też, że z tego powodu uważam, że Andrzej Duda jest moim najpoważniejszym konkurentem w tym etapie. Głęboko wierzę, że uda mi się go pokonać i to ja wejdę do drugiej tury i będę rywalizował z Bronisławem Komorowskim. To dziś jest pan w Warszawie i rozumiem, że dziś będzie pan wzywał do debaty Magdalenę Ogórek. Poczekajmy na to, aż Magdalena Ogórek zaprzestanie już trochę takiej ciszy medialnej i pokaże się z nowym przesłaniem programowym. Na dzisiaj to może znamy, pan pomoże jej znamy z tym. Jej. Myślę, że głęboko w to wierzę, że nie będzie unikać takiej debaty. Zaprosi ją pan do debaty? Pewnie będzie taka okazja. Być może to ona mnie zaprosi, tak? Wierzę, że w sobotę, kiedy się zaprezentuje, będziemy mogli jakąś debatę zorganizować. Zaprosić również Andrzeja Dudę, być może innych kontrkandydatów. Polacy powinni poznać pogląd osobowości kandydatów, bo w oparciu o to, a nie o jakieś inne emocje być może powinni dokonywać tak ważnego wyboru. Pan mówi o kandydatach młodego pokolenia. Niektórzy pewnie złośliwie powiedzą, że już nie tak młodego, tylko średniego. Tak, to już myślę jest to pokolenie, gdzie się ma wystarczająco dużo doświadczenia, ale jeszcze też dużo energii po to, aby dać Polsce dobrą zmianę i ja podkreślam ten element. Polska potrzebuje dobrej, trwałej zmiany. Jacek Wilk, kandydat na prezydenta, może się odezwać i powiedzieć, jestem pana niemalże równolatkiem. Dlaczego pan mnie nie zaprasza do debatowania? Jestem gotowy i otwarty na każdą debatę. Jeśli kandydaci zaczną się teraz zapraszać do debaty i na tym się skupią, to znów będziemy mieli, jak w poprzednich kampaniach, debatę o debatach, a nie programową dyskusję. Nie obawia się pan tego? Dlaczego, panie doktorze, zakłada pan, że debata nie może dotyczyć programu? Bo przecież... Sama debata może, tylko że pamiętam poprzednie kampanie, w których politycy chętnie dyskutowali o tym, że chętnie by podyskutowali, ale nic z tego nie wychodziło. Dlatego ja już dzisiaj, jeszcze przed zbieraniem podpisów, sygnalizuje taką otwartość na każdy scenariusz dyskusji o Polsce, po to, aby Polacy mogli rzeczywiście zostać, być może po raz pierwszy, potraktowani poważnie przez polityków, no, przez kandydatów. Ale słyszy pan Andrzeja Dudę, który mówi, że jeśli pan przyjdzie z Bronisławem Komorowskim, to taka debata się może odbyć. Dlatego ja już pewnie nie będę powtarzał tego apelu. Ponowiłem go wczoraj po raz drugi. Dzisiaj wiem, że pan Andrzej Duda jest w Brukseli. Mam nadzieję, że być może takie spojrzenie z perspektywy da mu trochę więcej odwagi do tego, żeby stanąć do takiej debaty, podjąć. A myślę, że dla jego dobra też, po to, żeby Polacy mogli głośniej usłyszeć jego poglądy na Polskę, porównać sobie te programy kandydatów i myślę, że to jesteśmy winni Polakom. I może pan się zobowiązać, że skoro tej odpowiedzi pozytywnej nie ma i pewnie nie będzie, to zaprzestanie pan debatowania o debatach? Ja już dzisiaj nie będę tego podnosił. Mam nadzieję, że to kiedyś wróci w postaci, jednak jak już pan poseł być może zmieni zdanie, że jednak się spotkamy. Tak głęboko wierzę w to, natomiast nie będę go bez końca wzywał do tego debatowania, bo jest na tyle dużo spraw dzisiaj, o których trzeba i warto rozmawiać z Polakami, że debaty powinny się odbyć, a nie, tak jak pan redaktor powiedział, o nich debatować. To za chwilę o tych programowych sprawach porozmawiamy, ale jeszcze drobiazg na marginesie. Z wieku swojego próbuje pan uczynić zaletę. To zrozumiałe, oczywiste. Próbuje się pan pozycjonować. Ale intrygująco brzmi to, co pan mówi przy tej okazji. Zacytuję. Mój start jako osoby średniego pokolenia
pokazuje przemianę, która zaszła w PSL-u. Przez lata nie mogliśmy się pozbyć wizerunku partii starszych ludzi. Za sprawą Janusza Piechocińskiego doszło do zmian. I tak w istocie jest. Naprawdę? Że jak spojrzymy na nowe pokolenie polityków, takim najbardziej flagowym przykładem, jeśli tak mogę określić, jest kariera znakomitego ludowca Władysława Kosiniaka-Kamysza, jednego dzisiaj z bardziej aktywnych ministrów. Ale są też inne osoby, europoseł Krzysztof Hetman, Dariusz Klimczak, wicemarszałek łódzki, Ula Posłaska, poseł Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki. Rzeczywiście byliśmy kiedyś postrzegani jako stronnictwo ludzi starszych, a dzisiaj jest ta nowa fala. Janusz Piechociński tutaj rzeczywiście dał taką dobrą zmianę, proponując nowy kształt Naczelnego Komitetu Wykonawczego. Ja również w tej kampanii chcę mówić o potrzebie stworzenia przy Urzędzie Prezydenta, przy Kancelarii Prezydenta czegoś na kształt takiej kuźni młodych liderów, ponadpartyjnej, liderów politycznych, społecznych. Mamy Fundację Profesora Pełczyńskiego. To jest bardzo dobry przykład, ale powinny być też takie inicjatywy, które dają szansę i przestrzeń dla młodych, aby mogli odnajdować się w tej skomplikowanej rzeczywistości politycznej i społecznej. To pozwoli pan na pewien przykład, wyjaśni, dlaczego mnie to intryguje, to co pan mówi. Bardzo proszę. Pamięta pan, ile miał lat Roman Bartoszczak, kiedy startował na prezydenta w roku 90? Roman Bartoszcze, nie pamiętam dokładnie. Ale 44. Już... Waldemar Pawlak, rok 95. Ile mógł mieć lat? Nie wiem. 36. Jarosław Kalinowski, 2000 rok, start na prezydenta. Ile miał lat? 38. Wygląda na to, że PSL wcale nie jest taką partią starszych ludzi i od dawna to ale pokazuje. Ale ja się bardzo, bardzo cieszę, że pan redaktor akurat, zresztą żartowaliśmy na ten temat na Radzie Naczelnej, ale tu chodzi o pokazanie pewnej, nie tylko jakiegoś epizodu, tak, jednego z kandydatów, ale pewnej przemiany pokoleniowej i całej, zaryzykuję powiedzieć, ławy nowego pokolenia, bo dzisiaj zwłaszcza wybory samorządowe pokazały, że w wielu radach gmin, sejmików, jak spojrzymy dzisiaj na zarządy województw, jednak nastąpiło odmłodzenie w tej kadrze. Także być może nie są to pierwsze jaskółki, bo one już były i tu pan redaktor mnie przyłapał i słusznie. Natomiast ja to obserwuję i widzę, że następuje taki nowy trend i ludzie oczekują też nowej krwi. Nie delegitymizuje całego pokolenia ostatnich 25 lat polskiej polityki, ale wskazuje też na doświadczenia, próbując szukać argumentu na zbicie kontrargumentu, że ktoś jest za młody, tak? Przykłady takich karier jak Aleksander Kwaśniewski, 41 lat w momencie wyboru na prezydenta, czy za dużej wody John Kennedy, 43, pokazują, że często właśnie te kariery tych polityków wchodziły, nabierały nowego tempa wtedy, kiedy właśnie mieli taki wiek, jak to nowe pokolenie polityków. To zajmijmy się tymi problemami, o których mówiliśmy przed momentem. Panie marszałku, czy jako prezydent podpisałby pan wniosek rządu o wysłanie polskich żołnierzy w ramach misji wojskowej na Ukrainie? Dzisiaj widać, że mamy z tym problem, że następuje bardzo duża rozbieżność zdań, jeśli chodzi o to podejście euroatlantyckie. Stany Zjednoczone forsują, czy próbują mocno naciskać na scenariusz militarny. Po inicjatywie pani kanclerz Merkel i prezydenta Hollanda widać, że dominuje trochę inna perspektywa. Szukanie porozumienia z Rosją. Ja bym się nie wyrywał, trzeba zachować zdrowy rozsądek. Nie powinniśmy wyskakiwać, przepraszam za kolokwializm, przed szereg. Trochę uważam, że polska polityka i polscy politycy ścigali się w drodze na Majdan. Dzisiaj z tego powodu mamy ileś problemów w wymiarze politycznym, gospodarczym. Nie uczestniczymy w tym stoliku. Platforma, ten front normandzki dzisiaj nie ma nas przy tych głównych rozmowach dotyczących nowego układu Europy. No trochę tak naprawdę dzisiaj pewnie powinniśmy szukać szansy na znalezienie porozumienia euroatlantyckiego. Być może pogodzenie czy wypośrodkowanie polityki Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji i znalezienie wspólnego frontu wobec tych problemów. To retoryka, panie marszałku. A teraz konkretny problem do rozwiązania.
Zachęcałby pan Baracka Obamę do wysłania broni na Ukrainę, czy jak Angela Merkel zniechęcał? Powinniśmy szukać szansy na porozumienie pokojowe. Dzisiaj to jest podstawowy wymiar. To mówią wszyscy. Dlatego na pierwszym planie nie stawiałbym kwestii właśnie eskalacji i szukania tam przestrzeni dla naszego przemysłu zbrojeniowego, czyli tak naprawdę bardziej konsekwentnego podążania drogą kolejnego Majdanu. Raczej szukałbym bliżej mi do tego, co się rozpoczęło już za sprawą przywódców Francji i Niemiec. Obama mówi tak, jeśli się nie udadzą dyplomatyczne zabiegi, to wyślemy być może broń na Ukrainę. Poczekajmy, dzisiaj najbardziej taki pożądany, myślę, oczekiwany przez wszystkich scenariusz, to jest zakończenie tragedii, zakończenie tego konfliktu. Szkoda, że nas tam nie ma, tak? To jest też pewnie, bo przecież sami Ukraińcy nie do końca widzieli konieczność zaproszenia Polaków. Widać, że te 10 lat ostatnie od rewolucji pomarańczowej do Majdanu Ukraina nie wykorzystała dobrze. W wymiarze reform wewnętrznych, również reform obronności, prawodawstwa, administracji. Polskie wzory są tutaj dobre do internacjonalizacji. Panie marszałku, Polacy w tym obszarze powinni podzielić się swoimi doświadczeniami z Ukrainą. Rozumiem, że trzeba pewne rzeczy być może od pewnych uciec, bo są niełatwe, ale jeśli kandyduje pan na prezydenta, no to pewne decyzje, gdyby pan został wybrany, musiałby pan podejmować. Więc wracam do początku. Wniosek rządu o wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę. Co pan by z nim zrobił? Absolutnie nie. Nie wysyłać polskich żołnierzy. Nie wysyłać polskich żołnierzy. Dzisiaj koncentrujmy wysiłki, łączmy siły w ramach sojuszy euroatlantyckich, aby jak najszybciej zakończyć ten konflikt. Podpisałby pan ustawę o ratyfikacji konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet? W takim kształcie, jak została przyjęta przez Sejm, nie. Z uwagi na jej ideologiczny charakter, artykuł 12 głównie dla mnie jako umiarkowanego konserwatysty jest nie do przyjęcia i zgadzam się tutaj z profesorem Andrzejem Colem, że taka kwestia jak płeć nie może być zjawiskiem płynnym, społeczno-kulturowym, jak jest określana, powinno się tutaj patrzeć, jednak opierać o kryteria biologiczne. A w tym 12 artykule co konkretnie pana razi? Razi właśnie nie do końca sprecyzowana kwestia płci, relatywizowanie pewnych wartości. Widzę w samej konwencji wiele zapisów, które warto by było przenieść do polskiego ustawodawstwa, które moim zdaniem nie jest ułomne, ale takie kwestie jak centra pomocy dla osób poszkodowanych, czy infolinie, czy podjęcie kwestii przemocy ekonomicznej, to są nowe wartości, które warto gdzieś tam poszukać dla nich miejsca w polskim ustawodawstwie. Ale uważam, że samo przyjęcie konwencji, no zobaczymy za parę miesięcy, za kilka lat, jak samo uchwalenie tego dokumentu pomoże walczyć z takim trudnym zjawiskiem. Ja już dzisiaj dostrzegam, uczestniczyłem w takiej ciekawej naradzie policji, gdzie widzę, jak bardzo znacząco wzrosła liczba tak zwanych niebieskich kart. A to ma związek ze zmianą przepisów w Polsce, panie marszałku. Tak, ale wcześniej. To przyznają tak, policjanci. Przed konwencją. Oczywiście. Tak? To nie nagle, jak policjanci usłyszeli o konwencji, zaczęli wystawiać te niebieskie karty. W lipcu 2012 roku do premiera Tuska trafił list grupy polskich eurodeputowanych, w którym pisali, że należy tę konwencję przyjąć, ponieważ to jest ważne dla wizerunku Polski na świecie i że konwencja jest ważnym krokiem w stronę poprawy sytuacji i takiego edukowania społeczeństwa, aby przekonanie o równości kobiet i mężczyzn było powszechne. Pod tym dokumentem podpisy Arkadiusza Bratkowskiego, Czesława Siekierskiego i Jarosława Kalinowskiego, trzech z czterech wówczas europosłów PSL. To ciekawe, ja nie znam tego dokumentu, natomiast przypominam sobie, że kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, to wówczas pewną normą, która została zapisana w traktacie akcesyjnym, było potwierdzenie, że w sprawach światopoglądowych Polska będzie mogła kierować się swoim ustawodawstwem, że nie będzie tutaj narzucania jakichś pewnych wzorców kulturowych, liberalnych ze strony Unii Europejskiej i trzymam się tego. Konwencja uważam, nie jest prawem unijnym, panie marszałku. Moim zdaniem, ale jest pewną normą narzuconą. Tam jest taka instytucja jak Grevio, gdzie w momencie przyjęcia konwencji my się jak gdyby decydujemy, że będziemy pewne rekomendacje przyjmować do polskiego stosowania. To nie jest instytucja Unii Europejskiej. To zastrzegajmy od razu, żeby nie wprowadzać naszych słuchaczy w błąd. Natomiast trzeba jasno postawić, ja potwierdzam to, znaczy powiedziałem o swoim zdaniu przed chwilą i tak uważam. Panie marszałku, na koniec, dzisiaj jest pan na urlopie? Tak.
tym jeszcze wypoczynkowym. Wypoczynkowym pewnie się wkrótce skończy. Z pewnością kampania będzie tak absorbująca, że jeszcze zdecyduje się na urlop bezpłatny. Po to, aby zachować pełną transparentność i nie dawać powodu do ataków, a pewnie takie będą, bo opozycja będzie mnie bardzo pilnować, żebym tutaj dobrze wykorzystał, rozdzielał jasno pracę w Urzędzie Marszałkowskim od kampanii. No bo Państwowa Komisja Wyborcza się o to upomina i podkreśla, że w przypadku kandydatów na prezydenta pełniących funkcje publiczne możliwe i celowe jest rozdzielenie działań związanych ze sprawowaniem tych funkcji od kampanii wyborczej. I nie tylko ja, ale wyborczej. Pozostali koledzy eurodeputowani będą musieli na to zwracać uwagę. Adam Jaruba z Polskiej Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia.